Dzień dobry, witam w rozmowie Echo 24. Moim Państwa gościem Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Znane są już wyniki rozstrzygnięcia inwestycji i przyznania pieniędzy z rządowego programu Polski Ład. No i jak to wygląda w powiecie wrocławskim, na co możemy liczyć? Jak to wygląda w powiecie wrocławskim? Więc zgodnie z procedurą naboru wniosków do Polskiego Ładu, powiat wrocławski złożył 3 wnioski do Polskiego Ładu. I tutaj od razu muszę powiedzieć jedną rzecz, że 3 wnioski, ale 4 zadania. I zaraz wyjaśnię, jak to jest możliwe. I teraz po kolei. Pierwszy wniosek bez limitu, czyli do tego pierwszego elementu mogliśmy składać wnioski bez limitu. W związku z tym największe nasze zadanie, które chcemy zrealizować, to jest zadanie w Łozinie za kwotę 33 milionów. I takie też zadanie jako pierwsze bez limitu złożyliśmy, czyli Łozina. Drugie zadanie i tutaj w tym drugim zadaniu są połączone dwie drogi, bo program Polskiego Ładu zakładał, że można łączyć te zadania. W związku z tym jako drugie zadanie złożyliśmy 2 wnioski. Jeden wniosek to jest przebudowa drogi w Tyńcu. Drugi wniosek to jest przebudowa, drugi etap przebudowy drogi w Radomierzycach, to jest pomiędzy rondem w Siechnicach w kierunku Bielan Wrocławskich, bardzo mocno uczęszczana droga przez mieszkańców, no i Wrocławia, powiatu wrocławskiego, powiatu szczelińskiego, w związku z tym to była wąska droga, zdecydowaliśmy się na przebudowę całej tej drogi i tutaj na to złożyliśmy wniosek na 16 milionów 150. No i trzeci wniosek, taki już mniejszy wniosek na 2 miliony 600, to jest przebudowa drogi ulicy Warszawskiej w miejscowości Sobótka. Powiem, że jako starosta powiatu wrocławskiego do ostatniej chwili liczyłem na kwotę około 19 milionów, bo wtedy mógłbym zrealizować te 3 zadania inwestycyjne, ważne zadania inwestycyjne drogowe. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że powiat wrocławski otrzymał kwotę 16 milionów 150 zł. No i tutaj też muszę powiedzieć, że patrząc w skali powiatów dolnośląskich, jest to jedna z najwyższych kwot przyznanych, jeśli chodzi o powiaty. Czyli jest się z czego cieszyć. To, co z jednej strony mnie cieszy, że jest to kwota 16 milionów, a z drugiej strony no taki mały niedosyt, że jednak nie ma tej drogi w Sobótce, na której nam też bardzo zależało. No i teraz czekamy na oficjalne, tak jakby papierową wersję otrzymania tych środków. No i zgodnie z procedurą Polskiego Ładu w ciągu 6 miesięcy, czyli zakładając od 1 listopada do końca kwietnia, powinniśmy ogłosić przetarg na te dwie inwestycje, na którą otrzymaliśmy dotację. My oczywiście jesteśmy gotowi, bo mamy projekt, bo też taki był regulamin i ten projekt musieliśmy mieć na inwestycje. W związku z tym mamy gotowy projekt, będziemy za chwilę ogłaszać przetarg na wykonawstwo tych dwóch inwestycji. No i tutaj nie chciałbym już wchodzić szerzej w szczegóły, bo procedura samego rozliczenia to już jest większy problem, bo w momencie, kiedy inwestycja zostanie zrealizowana, inwestor składa na nas faktury, my je przesyłamy dalej, w związku z tym one będą tak jakby opłacane, bo ja też zakładałem formę taką, że w momencie, kiedy dostaniemy te promesy, to my też będziemy mogli z jednej strony po stronie dochodów, jak i wydatków te środki wprowadzić do budżetu gminy, do budżetu powiatu wrocławskiego. W związku z tym czekamy w każdym razie na rozwój sytuacji co do Polskiego Ładu. No ale mamy 2 zadania możliwe do realizacji. Przypomnijmy jeszcze konkretnie, o które tutaj chodzi. 2 zadania, łącznie te zadania będą nas kosztowały około 18 milionów, bo tutaj oprócz tego, że dostaliśmy 16 milionów 150 dotacji, to musi być również wkład własny, na którym jako powiat wrocławski oczywiście mamy środki finansowe i mówimy tutaj o drodze w Tyńcu, gmina Kobierzyce i mówimy tutaj o drodze Radomierzyce, gminie Siechnice, więc tutaj te 2 inwestycje my wcześniej planowaliśmy do przebudowy, w związku z tym cieszę się, że 2 kolejne inwestycje w tym roku dostały dofinansowanie, bo też trzeba powiedzieć, że też kolejne środki finansowe, które my jako powiat wrocławski otrzymaliśmy w tym roku na inwestycje drogowe, no tutaj należałoby też wspomnieć dotacje
do przebudowy mostu w Chrząstawie, który jest w trakcie przebudowywania i ten most zgodnie z umową, którą mamy podpisaną z wykonawcą do 20 grudnia tego roku musi być zakończony, rozliczony, bo w przeciwnym wypadku my stracimy dotację, a jak my stracimy dotację, to konsekwencje będzie musiał ponieść wykonawca, który podpisał się i zgodził się na takie warunki umowy. To zostawiamy inwestycje, one cały czas się dzieją, idą do przodu. Przejdźmy do sytuacji w gminie Czernica i do prawie 300% podwyżki gazu, ceny za gaz. Skąd taka sytuacja? Tak, rzeczywiście tutaj historycznie muszę powiedzieć, że od właściwie kilku lat na terenie gminy Czernica mamy jedynego dostawcę gazu pod nazwą GenGaz, tak się nazywa nasz dostawca gazu w gminie Czernica. No i właściwie zapał mieszkańców był bardzo duży do tego, żeby się przyłączać do tej sieci gazowej. W tym momencie gro ludzi z jednej strony korzystających z butli gazowych, z innych form ogrzewań skorzystało z tej możliwości przyłączenia się do gazu. I tutaj muszę powiedzieć ważną rzecz, że i samorząd gminny i powiatowy tak jakby wspierał możliwości likwidacji starych źródeł ogrzewania, czyli my jako powiat dajemy i dawaliśmy wcześniej dotacje w wysokości 3000 zł dla wszystkich tych, którzy chcieli zamienić stary piec tak zwanego kopciucha na inne paliwo, bo to niekoniecznie musiał być gaz. No i wiele ludzi z tych form skorzystało, bo my jako powiat wrocławski też dwukrotnie zwiększyliśmy środki finansowe na te dotacje, bo tak duże zainteresowanie było właśnie wymianą piecy nie tylko w gminie Czernica, ale w całym powiecie. No i wracając historycznie do tego tematu, no tutaj jak już powiedziałem, no jest to jedyny dostawca gazu w gminie Czernica. No i z tego, co ja się orientuję w sprawie gazu w gminie Czernica, no to GenGaz miał podpisaną umowę z dostawcą chyba z PGNiG, miał podpisaną umowę na rok czasu. Ta umowa się skończyła i cena wynegocjowana w tamtej umowie skończyła się bodajże w październiku tego roku. No i mieszkańcy gminy Czernica, zresztą nie tylko mieszkańcy gminy Czernica, bo tutaj trzeba powiedzieć, że GenGaz dostarcza gaz do ponad 40 gmin w całej Polsce. Jest to około 4,5 tysiąca różnego rodzaju odbiorców, którzy odbierają ten gaz. No i na początku października zostaliśmy zszokowani informacją, że oto GenGaz podaje nowe stawki i te stawki, tak jak pani redaktor powiedziała, są prawie 300% wyższe. I tutaj na swoim przykładzie, bo wczoraj doznałem szoku termicznego, jak otworzyłem... Szok termiczny chyba dopiero rzeczywiście przyjdzie. W momencie, kiedy otworzyłem swoje prognozy dotyczące opłat za gaz i przypomnę, że starosta nie ma jakiegoś domu dużego, mam mieszkanie o powierzchni powiedzmy 70 m2. No i okazało się, że za miesiąc listopad będę musiał zapłacić w granicach 900 zł, ale już w miesiącu od grudnia do końca grudnia, bo to są prognozy miesięczne, będę musiał za ten gaz, za mieszkanie, uwaga, 70-metrowe, zapłacić 1600 zł. To prawie dwukrotność, prawda? To prawie dwukrotność, ale przy takiej cenie łatwo też obliczyć, ile wcześniej płaciłem, tak? W związku z tym jestem zbulwersowany tą ceną. Zresztą jak właściwie wszyscy mieszkańcy tych gmin, o których wspominałem już. I teraz my jako powiat wrocławski też nie możemy patrzeć na tą sytuację z boku. W związku z tym dzisiaj też odbyło się w starostwie powiatowym takie spotkanie z jednej strony z przedstawicielem Rzecznika Praw Konsumenta, a z drugiej strony z fundacją. No i ustaliliśmy wspólnie, że w przyszły czwartek odbędzie się takie w formie hybrydowej duże spotkanie po raz kolejny wójtów, burmistrzów tych gmin, w których działa GenGaz i będziemy rozmawiać o możliwości zatrzymania tych cen, tak, ewentualnie wrócenia do normalnych cen, bądź też zmiany operatora, bo tutaj jest też możliwość zmiany operatora, tylko
że nie mamy też gwarancji, że w momencie, kiedy zmienimy operatora z Gengazu na PGNiG, że ta cena dalej nie będzie rosnąca. W związku z tym chcemy zorganizować takie spotkanie na szybkiego, bo wiem, że też takie spotkanie już odbyło się w ubiegłym tygodniu w Tarnowie Podgórskim i tam poszło kilka pism do różnych instytucji, które mają wpływ na ceny gazu. Na razie nie mamy informacji, co się zadziało. Ja myślę, że my tutaj, ja mówię o tych działaniach starostwa powiatowego, ale tutaj musimy poczekać na to spotkanie z wójtami. Jeśli dostaniemy takie upoważnienie, które pozwoli nam na działanie w tym kierunku, będziemy chcieli pójść na drogę sądową z Gengazem, bo tutaj kłaniają się właściwie z jednej strony praktyki monopolistyczne, bo przypomnijmy, że właściwie Gengaz na terenie gminy Czernica jest jedynym dostawcą gazu, w związku z tym będziemy na pewno jako powiat wrocławski zabiegać o to, żeby te ceny wróciły bądź do normalności. Jeśli nie będą mogły wrócić do normalności, to żeby te podwyżki, jeśli mają być, bo wiemy, że wszystkie ceny nośników energii elektrycznej, gazowej rosną, w związku z tym, że jeśli mają te ceny wzrosnąć, to o normalną liczbę, nie wiem, 5-10%, a nie 300%. No tak, nie taki skok, bo mieszkańcy z pewnością to dokładnie czują. Tutaj trzeba popatrzeć też na emerytów, rencistów, na wszystkie te osoby, które mają niskie dochody, bo też znam sytuację wielu emerytów, rencistów, którzy tak jakby zachwyceni ceną gazu i możliwością łatwiejszego dogrzewania mieszkania, zdecydowali się na wymianę tych piecy i w tej chwili niestety ich emerytury, renty przy takich podwyżkach niestety nie wytrzymają. To przejdźmy jeszcze do kolejnego tematu, czyli współpracy powiatu wrocławskiego z uczelniami wrocławskimi. Jak to będzie wyglądało? Tutaj muszę powiedzieć, że my jako powiat wrocławski rozwijamy wielosektorowy zakres współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami. W ubiegłym tygodniu w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu odbyło się spotkanie na zaproszenie starosty powiatu wrocławskiego. Przybyli rektorzy, dziekani, prorektorzy wyższych uczelni. Do tej pory mieliśmy podpisanych 8 umów o współpracy z różnymi uczelniami wrocławskimi. W ubiegły czwartek podpisano kolejne 2 umowy o współpracę, czyli z Uniwersytetem Medycznym i tutaj liczymy przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym na szeroką współpracę w zakresie badań profilaktycznych. Czyli to są te kontynuacje białych niedziel, że między innymi dokładnie, o czym już kiedyś rozmawialiśmy. Tutaj kontynuacje między innymi właśnie białych niedziel, ale i też poszerzenie tej oferty, bo przy takim dużym graczu jak Uniwersytet Medyczny możemy za te pieniądze więcej tych akcji zorganizować dla naszych mieszkańców i o to chodzi. No i chcielibyśmy szerzej badać tych naszych mieszkańców profilaktycznie i tutaj jesteśmy po rozmowie z panem prorektorem Zatańskim właśnie na temat profilaktyki i tą profilaktykę będziemy realizować. A druga umowa, którą żeśmy podpisali, to jest umowa z Wyższą Szkołą Handlową i tutaj liczymy z jednej strony na wsparcie Wyższej Szkoły Handlowej w zakresie chociażby praktyk, w zakresie różnego rodzaju projektów, które moglibyśmy wspólnie realizować z tymi wyższymi uczelniami i muszę powiedzieć o atmosferze, bo w momencie, kiedy zakończyliśmy tą część oficjalną, czyli podpisanie umów i te wszystkie przemowy, odbyły się rozmowy kuluarowe i tam rzeczywiście było bardzo duże zainteresowanie. Właściwie każda z tych uczelni zaproponowała jakiś zakres współpracy, tak? Czy to Uniwersytet Przyrodniczy w zakresie ochrony środowiska, praktyk, możliwości, czy Politechnika. W związku z tym bardzo się cieszę, że taka współpraca została odnowiona. Myślę, że ta współpraca zostanie poszerzona, bo już w tej chwili spływają do mnie kolejne takie informacje o różnych możliwościach współpracy w zakresie chociażby projektów unijnych, które mam nadzieję za chwilę się pojawią w naszym kraju. Będziemy mogli aplikować o te środki. To wszystko na dziś. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.